Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bartosiński i dzisiaj poprowadzę dla Państwa webinarium z content marketingu dla szkół językowych. Zaczynamy punktualnie o 10. Mamy bardzo dużo materiałów. Agnieszka Wirkowska, moja koleżanka, która wspólnie ze mną przygotowała dla Państwa to webinarium, uważa, że trochę tego materiału jest aż za dużo, ale postaramy się zdążyć w godzinę. Mam nadzieję, że nam się uda, dlatego nie będę przedłużał ze wstępem i zaczynamy nasze webinarium o content marketingu. Oczywiście proszę zadawać pytania, używając do tego czatu. Ja postaram się na te wszystkie pytania w trakcie naszego webinarium odpowiadać. Oczywiście jeśli jakieś pytania będą bardziej obszerne, to możemy również po webinarium porozmawiać na Skype'ie lub drogą mailową. I teraz już startujemy. Jeśli chodzi o content marketing, jeśli chodzi w ogóle o marketing, bo tutaj naszym tematem dzisiejszym jest content marketing, natomiast jeśli chodzi o sam marketing, dawniej on był jednokierunkowy. Wszystko odbywało się za pomocą reklam. Cały marketing odbywał się za pomocą reklam zamieszczanych w prasie, radiu, telewizji, na ulotkach, plakatach czy na przykład banerach. W tym momencie takie działania nadal są wykorzystywane, ale głównie przez marki działające globalnie. Wiele mniejszych firm również rezygnuje z takich form marketingu, jak na przykład ulotki, co zresztą pokazały ostatnie webinaria, kiedy rozmawialiśmy z Państwem na temat prowadzonych przez Państwa działań marketingowych. Podobnie jeśli chodzi o public relations, które kiedyś było skierowane wyłącznie do mediów. Pierwszym zadaniem specjalistów od PR-u było pisanie komunikatów prasowych, które skierowane były wyłącznie dla dziennikarzy i osób związanych z ogólnie pojętymi mediami. Drugim zadaniem było natomiast utrzymywanie bardzo dobrych relacji z tymi osobami i czekanie w napięciu i nadziei na to, że któraś z tych osób raczy poświęcić im kilka linijek tekstu lub czasu antenowego. I na dobrą sprawę specjaliści ci byli rozliczani właśnie z ilości tych wzmianek. Dzisiaj oczywiście media wciąż się liczą, to bez dwóch zdań. Jednak działając na dość niszowych rynkach, jaką mamy szansę, że nasza firma nagle pojawi się w programie telewizyjnym? Albo że zostaniemy zaproszeni do telewizji śniadaniowej? Niewielkie. Jednak dzięki wykorzystaniu internetu możemy bezpośrednio docierać do nabywców, wykorzystując do tego celu blogi oraz inne formy treści internetowych, o których porozmawiamy w dalszej części. W dzisiejszych czasach te zasady, które kiedyś dominowały, nie mają już zupełnie racji bytu. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że treści internetowe spowodowały, że ciężko czasami znaleźć wyraźną różnicę pomiędzy marketingiem i PR-em. Dlatego w dalszej części będę je nazywał po prostu działaniami marketingowymi. Marketing internetowy, on otworzył przed nami zupełnie nowe możliwości. I wykorzystanie go na zasadzie kolejnego medium, gdzie możemy umieścić nasze reklamy, zupełnie się nie sprawdzi. Nie znaczy to oczywiście, i tutaj też trzeba to powiedzieć jasno, że powinniśmy rezygnować z narzędzi takich jak na przykład Google AdWords. Jednak najbardziej popularną strategią marketingową stał się tak zwany content marketing. I to właśnie content marketing jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. I od razu na początek chciałbym zadać Państwu pytania, tak żebyśmy później sprawnie przeprowadzili nasze webinarium. Chciałbym zapytać Państwa, kto z Państwa wie, czym jest content marketing? Wtedy będę wiedział, jak głęboko te zagadnienia czysto teoretyczne omawiać. No tutaj sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Zaraz będziemy mieli wyniki. Kto z Państwa wie, czym jest content marketing?
No już praktycznie wszyscy z Państwa odpowiedzieli i przedstawiam wyniki. 38% z Państwa odpowiedziało, że nie wie, czym jest content marketing, więc ta teoria zostanie poruszona dosyć dogłębnie. 36% z Państwa uznało, że mniej więcej kojarzy i 28% wie, czym jest content marketing. Dla tych z Państwa, którzy są głęboko zapoznani z tematem, również mamy przygotowane ciekawostki, które się pojawią na koniec naszego spotkania. Ok, ale zaczniemy od tej części teoretycznej w takim razie. Zaczniemy od tej części teoretycznej i chciałbym, żebyśmy się zapoznali na początek z kilkoma sformułowaniami związanymi z marketingiem właśnie. Po pierwsze, interruption marketing. Interruption marketing to taka tradycyjna metoda promocji produktów, zaliczana do tej części tak jakby starych zasad marketingu, w której potencjalni klienci muszą przerwać swoje aktywności, aby zapoznać się z przekazem marketingowym. Strategia ta polega głównie na promowaniu produktów przez ciągłe reklamy. Jest on uważany za irytującą wersję tradycyjnego sposobu prowadzenia marketingu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa koncentrują się na znalezieniu klientów poprzez reklamy. I przykładami takiego marketingu jest na przykład telemarketing, e-mailing, reklamy telewizyjne i radiowe, reklamy wyskakujące na przykład na stronach internetowych lub reklamy, które są umieszczane przed materiałami wideo. Jest to tak zwany interruption marketing. Druga pozycja to jest outbound marketing. Jest to metoda marketingowa, która koncentruje się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję. I w tym celu wykorzystuje się na przykład reklamę telewizyjną, maile, ogłoszenia reklamowe oraz internet. I przeciwieństwem właśnie outbound marketingu jest inbound marketing. To jest tak zwany marketing przychodzący. To strategia, która polega na podejmowaniu odpowiednich działań, które umożliwią odbiorcom samodzielne odnalezienie nadawcy danego przekazu reklamowego. Jest to przeciwieństwo właśnie outbound i interruption marketingu. Kolejna pozycja, czyli cold calling. To jest bardziej oczywiście forma sprzedaży niż marketingu, ale jest ona na tyle irytująca, że chciałbym ją postawić w opozycji do nieinwazyjnych działań content marketingowych. Cold calling to kontaktowanie się z osobami zwykle za pomocą telefonu, które nie znają osoby dzwoniącej i nie spodziewają się zupełnie takiego kontaktu. Scott Stratton w swojej bardzo ciekawej książce Bez Marketing, którą mogę śmiało Państwu polecić, Bez Marketing Scott Stratton, on również odnosi się do kwestii kontaktowania się z potencjalnymi klientami w ciemno. Zdecydowanie nie jest fanem takich działań. Przytacza historię, kiedy raz siedząc ze swoim kolegą, kolega odebrał telefon. Telefon był od... Nie pamiętam już z jakiej branży była ta firma, natomiast ktoś zadzwonił proponując mu jakąś usługę. No i kolega w bardzo niemiły sposób potraktował tego telemarketera, po czym powiedział, że no musi już zakończyć spotkanie ze Scottem, ponieważ ma jeszcze parę telefonów do wydzwonienia. Czyli traktując telemarketera w ten sposób i jego działania, sam jednak cały czas korzystał właśnie z tej metody, czyli z metody cold calling. Ja też nie jestem fanem, powiem szczerze, rozpoczynając 7 lat temu nasze działania i zakładając firmę, również takie działania podejmowaliśmy, na szczęście teraz już tego nie robimy. Zdecydowanie ta strategia content marketingowa jest dla nas skuteczniejsza i jest dużo przyjemniejsza. Powiem szczerze, że jak sobie przypomnę, jak miałem listę telefonów do wydzwonienia właśnie tym systemem cold calling, byłem przerażony i nie kojarzy mi się to najlepiej. Oczywiście do wszystkiego się można przyzwyczaić i nie można powiedzieć, że ta metoda zupełnie się nie sprawdzi, bo oczywiście skuteczność jakaś będzie. Na 100 wykonanych telefonów kilka osób zdecyduje się mówić na spotkanie, chociaż większość osób pewnie
odpowie, że po prostu proszę przesłać ofertę na maila, czyli tak naprawdę nic dalej się z tym nie stanie. Ok, kolejne sformułowanie to osobowości nabywcze. Osobowości nabywcze jest to termin, który pojawia się między innymi w książce Davida Miermana Scotta Nowe zasady marketingu i PR. I dzisiaj o osobowościach nabywczych my porozmawiamy trochę więcej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, tworząc na przykład stronę internetową szkoły językowej, możemy przeprowadzić analizę i zastanowić się, kto będzie ją odwiedzał. Czy będzie to młodzież szukająca kursu przygotowującego do egzaminów, czy rodzice, którzy chcą wyzwać na kurs swoje dzieci, a może trafią tam zapracowani 30-latkowie, którzy najchętniej skorzystaliby z nauczania online. I prawdopodobnie Państwa stronę internetową odwiedzi każda z tych osób. Jeśli zdefiniujemy sobie jak najwięcej osobowości nabywczych, będziemy mogli zdecydować, dla kogo powinny być tworzone treści na naszą stronę internetową. Bo oczywiście nie powinny być one tworzone dla nas. Ludzie trafiający na naszą stronę internetową nie chcą czytać o naszych produktach. Chcą znaleźć rozwiązanie dotyczące pewnego problemu lub zdobyć wartościowe informacje. Tym problemem może być na przykład zbliżający się egzamin z języka angielskiego, słabe oceny dziecka z francuskiego czy chęć znalezienia lepszej pracy. O osobowościach nabywczych jeszcze sobie porozmawiamy. Ostatnim pojęciem jest długi ogon marketingu. Długi ogon marketingu to teoria, która mówi o tym, że w dzisiejszych czasach klienci coraz mniej skupiają się na nurcie tak zwanym mainstreamowym, a coraz bardziej zwracają się w kierunku nisz znajdujących się na jego ogonie. Produkty nie są już kierowane do wszystkich i następuje coraz węższa specjalizacja towarów i usług. Chętniej wybieramy te produkty i usługi, które są po pierwsze, można powiedzieć, spersonalizowane, ale po drugie bardziej niszowe, czyli dostosowane bardziej do naszych potrzeb. I to się sprawdza, sam też zauważam po sobie, że bardziej szukam tych produktów, wybieram te firmy, które nie robią wszystkiego, a skupiają się na wąskiej niszy, bo wtedy mam pewność, że te produkty będą bardziej dopracowane i że ta firma, zresztą będziemy też o tym dzisiaj jeszcze mówić, ta firma stara się być ekspertem w tej dziedzinie, bo jeśli ktoś jest dobry od wszystkiego, albo przynajmniej stara się być dobry, no to często się to nie udaje po prostu. Firmy wyspecjalizowane w jakichś wąskich działaniach najczęściej radzą sobie lepiej. To jeśli chodzi o pojęcia, które chciałem Państwu przedstawić. A teraz porozmawiajmy sobie o starych zasadach marketingu. Tutaj wymieniłem kilka starych zasad marketingu. Po pierwsze, kiedyś marketing utożsamiany był tylko i wyłącznie z reklamą. Był kierowany do masowego odbiorcy, był jednokierunkowy. Najważniejszym czynnikiem była kreatywność, ponieważ trzeba było zwrócić uwagę potencjalnego klienta, aby przerwał działania, czyli ten interruption marketing. Klient potencjalny musiał przerwać działania i dopiero wtedy zwracał uwagę na nasz przekaz reklamowy, więc musieliśmy być bardzo kreatywni, żeby to przerwanie działań wygenerować. A reklama skupiała się oczywiście tylko i wyłącznie na sprzedaży produktu. I podobnie prezentowały się kwestie związane z PR, ponieważ jedynym sposobem na zdobycie rozgłosu były media. Komunikacja z dziennikarzami przy pomocy komunikatów prasowych, a nabywca mógł poznać komunikat dopiero, gdy został on opublikowany przez media. Firmy nie publikowały komunikatów bezpośrednio do potencjalnych klientów. One były skierowane do mediów. Jeśli media łaskawie zechciały napisać linijkę tekstu właśnie o naszym produkcie, dopiero wtedy nasi nabywcy mogli się o naszym produkcie dowiedzieć. No i to, o czym mówiliśmy, PR i marketing były zupełnie odseparowane od siebie. Zastanówmy się teraz, jakie mogą być te nowe zasady marketingu i PR. To wszystko zmieniło się oczywiście wraz z internetem. Te zasady drastycznie się zmieniły. I proszę zobaczyć. Ludzie są w tym momencie już zmęczeni reklamami. Mogą się Państwo nawet zastanowić, jak to wygląda u Państwa. Czy, nie wiem, czy
ktoś z nas jest w stanie powiedzieć, że jest wielkim fanem reklam i z chęcią je ogląda. Oczywiście ja sam czasami wybieram się na festiwale, gdzie mogę obejrzeć najfajniejsze, najbardziej kreatywne reklamy. Bardzo je lubię. Natomiast w większości przypadków, jeśli na przykład robię coś ważnego, nie chcę, żeby było to przerywane przez irytujące reklamy. W dzisiejszych czasach marketing to coś więcej niż tylko właśnie taki jednokierunkowy, propagandowy przekaz. Ludzie oczekują coraz większej interakcji. PR nie jest już kierowany masowo. To nie jest już działanie masowe, które ma trafić do jak największej liczby odbiorców. Lepsze, bardziej skuteczne jest skupienie się na konkretnej niszy. Klient potrzebuje treści w jakimś odpowiednim momencie i w tym momencie powinniśmy mu te treści dostarczyć. Będziemy dzisiaj jeszcze mówić o takim pojęciu jak zerowy moment prawdy. On dokładnie właśnie się wpisuje w to stwierdzenie. PR polega na tym, żeby nabywca zobaczył firmę w internecie. To już nie jest kierowanie komunikatów do mediów. PR również nie jest ukierunkowany na media, tylko na szeroką grupę odbiorców, do których trafiamy bezpośrednio. Wiele form komunikacji z potencjalnymi klientami pozwala wybrać tym klientom tą formę, która najbardziej im odpowiada. Będziemy dzisiaj mówić o różnych formach content marketingu, ale trzeba sobie zdać sprawę, że ludzie lubią różne, często zupełnie inne formy. To, że akurat my jesteśmy fanami formy pisanej, to nie znaczy, że nasi klienci również. Może oni wolą na przykład posłuchać sobie audiobooka albo obejrzeć wideo. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. No i to, co jest bardzo istotne, granica między marketingiem i PR-em uległa zatarciu. Dlatego te wszystkie działania, które dalej będziemy omawiać, będziemy nazywali działaniami marketingowymi. Ok, i w te nowe zasady, o których sobie porozmawialiśmy, idealnie wpisuje się idea content marketingu. I czym ten content marketing właściwie jest? Ogólnie możemy przetłumaczyć content marketing jako marketing treści. Jest to jedna ze strategii marketingowych, która polega na tworzeniu wartościowych, i tutaj należy podkreślić to słowo, wartościowych treści i ich rozprzestrzenianie. Działania te mają oczywiście na celu pozyskanie jak największej publiczności, czyli inaczej mówiąc, dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów, no i oczywiście pozyskanie ich. Często w przypadku content marketingu celujemy w wąsko określoną grupę, czyli tak zwaną niszę. Strategia ta, w odróżnieniu od tradycyjnych, czyli tych jednokierunkowych form marketingu, polega na budowaniu długotrwałych relacji i interakcji z odbiorcami. Widzimy zatem, iż jest to strategia dużo bardziej czasochłonna. Ale ja postaram się Państwu udowodnić, że jest również dużo bardziej skuteczna. Tutaj a propos tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, czyli tak jakby precyzowaniu naszego komunikatu i działaniu w niszy. Proszę zobaczyć, taka ciekawostka, wpisałem sobie w wyszukiwarce Google frazę szkoła językowa. Otrzymałem ponad 2,5 miliona wyników. Następnie trochę doprecyzowałem tę frazę i wpisałem szkoła językowa Gdańsk. Tych wyników było już 775 tysięcy. Następnie jeszcze wszedłem dalej i wpisałem szkoła językowa Gdańsk Wrzeszcz. Tych wyników było 44 tysiące. No i na koniec angielski biznesowy Wrzeszcz. No już mamy 22 tysiące wyników. Jeśli będziemy się pozycjonować jako szkoła językowa i to będziemy tak jakby wychodzić z założenia, że każdy szukając nas będzie wpisywał po prostu szkoła językowa, no to mamy małe szanse, że nas ktokolwiek znajdzie przy ponad 2,5 miliona wyników. Im bardziej trafiamy niszowo, tym konkurencja jest mniejsza i tym łatwiej będzie nas znaleźć. Ok, ale teraz porozmawiajmy sobie o tym, jakie rodzaje treści są rozpowszechniane w ramach content marketingu. No tutaj z tej listy, którą Państwo widzą,
Ona jest oczywiście dostępna tutaj na dole. Ja oczywiście udostępnię Państwu później prezentację. Wyślę też Państwu kilka ciekawych linków, ponieważ tak jak mówiłem, tych materiałów dotyczących content marketingu jest tak dużo, że nie wszystko uda mi się dzisiaj omówić, ale wyślę też Państwu trochę ciekawych materiałów, tak żeby mogli się Państwo zapoznać, jeśli jakiś temat bardziej Państwa zaciekawi. Ok, jakie rodzaje treści? No tutaj można powiedzieć, że praktycznie wszystkie treści. Proszę zobaczyć na tę listę, która w tym momencie jest na ekranie. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Tą listę skopiowałem właśnie z jednego z dość ciekawych artykułów, gdzie te działania są dokładnie omówione. My dzisiaj się skupimy na tych najważniejszych, choć oczywiście subiektywnie najważniejszych formach treści. Oczywiście tak wymieniając te treści, to mogą być artykuły, webinaria, wideo, podcasty, infografiki, poradniki, raporty. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że niezależnie od tego, jaką formę wybierzemy, istotne jest to, żebyśmy dostarczyli potencjalnym klientom informacji, których potrzebują. Dzięki temu zarówno my, jak i nasi potencjalni klienci odniesiemy korzyści. Content marketing jest związany ściśle jeszcze z jednym pojęciem, czyli z SEO. SEO to jest optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych. Systematyczne tworzenie ciekawych treści związanych z naszą branżą bardzo pozytywnie wpłynie na naszą pozycję w wyszukiwarkach internetowych. Po pierwsze, dzięki wykorzystaniu dużej liczby słów kluczowych, nasza strona internetowa lub blog, który prowadzimy, pojawią się w wynikach wyszukiwania dużo częściej. Po drugie, jeśli treści te staną się popularne wśród internautów, mamy szansę na pozyskanie wielu tak zwanych backlinków, umieszczanych przez internautów na ich blogach, forach internetowych lub portalach społecznościowych. Dzięki temu skierujemy na nasze strony dodatkowy ruch oraz zwiększymy ich ranking i wiarygodność. O SEO sobie też jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Content marketing, ogólnie tak sprawdzając sobie trendy, zyskuje coraz większą popularność i w tym momencie jest już jednym z wiodących trendów, jeśli chodzi o rozwiązania marketingowe. Sprawdzając artykuł z 2014 roku, Forbes przytaczał takie statystyki. Mówił o 32% środków przeznaczanych właśnie na content marketing. Ten trend zdecydowanie jest rosnący. Proszę zobaczyć teraz na ekranie wykres z narzędzia Google Trends. To jest narzędzie, dość ciekawe narzędzie, które pozwala nam mierzyć trendy w internecie. Tutaj akurat mamy teraz wykres związany z nauką angielskiego. Tutaj akurat nie mam tego przybliżenia, natomiast ciekawie to wygląda w przypadku właśnie szkół językowych. Są takie fajne piki, które występują we wrześniu i w lutym. W tych dwóch miesiącach ludzie szukają informacji o szkołach językowych. O, właśnie tutaj mam teraz na ekranie ten wykres. No głównie to jest właśnie tutaj, jakbyśmy przybliżyli to, to widać, że to jest właśnie wrzesień. Ten jeszcze mały pik występuje w lutym. Podobnie jeśli wpiszemy sobie w Google Trends Content Marketing, to zobaczymy, że ten trend od 2005 roku cały czas rośnie. Ja tym z Państwa, którzy nie znają narzędzia Google Trends, zachęcam do zapoznania się. Możemy właśnie sobie wyświetlić statystyki związane z konkretnymi zapytaniami, zobaczyć, czego ludzie chętnie wyszukują. Możemy przefiltrować te statystyki na podstawie lokalizacji lub języka. Widzimy, że content marketing staje się coraz bardziej popularny, ale to, co też już padło dzisiaj, to, że strategia content marketingowa jest długotrwała. Wyniki nie pojawią się następnego dnia ani tygodnia. To mogę Państwa zapewnić. I pewnie nie pojawią się nawet w kolejnym miesiącu. Ale mogę zapewnić, że się pojawią. Jednak najpierw musimy sobie zdać sprawę z tego, jakie problemy napotkamy przy próbach wdrożenia strategii content marketingowej, bo tych problemów trochę będzie. Pierwszym z takich problemów może być brak czasu, ponieważ musimy poświęcić trochę czasu na stworzenie treści. Ten punkt pierwszy, brak czasu,
on może być bardzo problematyczny, jeśli dodatkowo występuje punkt trzeci, czyli niski budżet. No, jeśli mamy problem i w pierwszym, i w trzecim punkcie, no to będzie nam bardzo ciężko skorzystać ze strategii content marketingowej. Ale spójrzmy jeszcze na punkt drugi. Wiele osób tłumaczy się, że nie chce wdrażać strategii content marketingowej tym, że nie wie, jak tworzyć treści angażujące użytkowników. A ja chciałbym, żeby przede wszystkim zdali sobie Państwo sprawę z jednej kwestii. Jeśli są Państwo właścicielami firm, lektorami, osobami związanymi z marketingiem na przykład, to powinni się Państwo uważać za ekspertów w swojej dziedzinie. Wiele osób bardzo broni się przed tym i uważa, że nie są gotowi, muszą zebrać jeszcze dużo doświadczenia i oczywiście to jest wszystko bardzo istotne. Natomiast samo to, że wykonują Państwo pracę, taką, a nie inną, upoważnia Państwa do tego, aby wypowiadać się na jej temat, dzielić się swoimi doświadczeniami, udzielać rad i uważać się za eksperta. I oczywiście nie znaczy to, że są już Państwo najwybitniejszymi ekspertami w kraju. I chociaż nie mówię, że tak nie jest. Pewnie ciężko by było oczywiście to ocenić. Tak więc po dzisiejszym spotkaniu proszę sobie przyznać status eksperta i nie bać się go używać. Dlaczego ktoś miałby przyjść do Państwa szkoły, jeśli nie uważają Państwo, że są Państwo ekspertami w nauce języków obcych? Jeśli ktoś Państwu mówi, że są Państwo ekspertami, proszę się nie bronić przed tym sformułowaniem. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby uważać się nagle za najwybitniejszego eksperta w kraju. Trzeba cały czas oddobywać doświadczenie, natomiast prowadząc swoją działalność, zajmując się jakimś konkretnym zagadnieniem, zdobywając informacje, mogą śmiało się Państwo dzielić z innymi osobami. I dopiero jeśli przezwyciężą Państwo ten lęk, wtedy dopiero mogą Państwo sami podjąć się tego wyzwania i zacząć tworzyć treści właśnie związane z content marketingiem. Nie mogą się Państwo bać tego, że dzieląc się tymi treściami ktoś je skrytykuje. Proszę właśnie podejść do tego z założeniem, że są Państwo ekspertami, mają Państwo doświadczenie, chcą się Państwo podzielić z innymi ludźmi, ludzie na pewno to docenią. Ponieważ jeśli trzeci punkt występuje i mają Państwo niski budżet i nie mają Państwo czasu, no to jedyne tak naprawdę, co mogą Państwo zrobić, to tak naprawdę zlecić na przykład swoim lektorom, aby to oni zaczęli tworzyć te treści do internetu. Mogą Państwo właśnie zaangażować pracowników. Jeśli mają Państwo jednak czas, no to mogą Państwo zacząć te treści tworzyć sami. Sami poświęcają trochę czasu na tworzenie kontentu, później angażując trochę osób z zewnątrz, można właśnie przezwyciężyć ten trzeci punkt, czyli niski budżet. Ponieważ no to jest bardzo problematyczne. Jeśli chcieliby Państwo, żeby ktoś z zewnątrz tworzył dla Państwa treści, no to oczywiście jest to kosztowne. Padło pytanie w międzyczasie, czy materiały będą dostępne? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o prezentację, ona się pojawi i na naszym blogu, pojawi się całe nagranie z webinarium. Prezentacja również pojawi się w serwisie SlideShare, czyli różne formy content marketingu również zostaną tutaj zaprzężone. Ok, jeśli chodzi o czwarty punkt, mała ilość tworzonych treści. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że trzeba tworzyć te treści systematycznie. Ustalić na przykład jeden dzień w tygodniu i niech co tydzień pojawi się na naszym blogu jeden artykuł. Osoby zapisane na naszą listę newsletterową zawsze będą wiedziały, kiedy mogą spodziewać się takich informacji. Ostatni punkt to problem z oceną efektów. I tutaj chciałbym zatrzymać się na dłużej. Przy wdrażaniu jakiejkolwiek strategii marketingowej
usłyszycie Państwo zapewne nie raz. A po co to? Co z tego będziemy mieli? Czy nie lepiej wydać pieniądze na coś innego? Możliwe, że te głosy pojawią się również w Waszych głowach. I wypadałoby w tym momencie przedstawić stosowne statystyki i wyliczenia. W sumie każdą inwestycję środków w marketing powinniśmy traktować jak każdą inną i oczekiwać zwrotu z takiej inwestycji. Niestety w przypadku marketingu nie jest to takie proste. Oczywiście pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę, to to, że marketing nie jest tylko inwestowaniem w wizerunek. Kiedyś może takie spojrzenie byłoby akceptowalne. Dzisiaj podchodzi się do tego już w zupełnie inny sposób. Każde działanie powinno przynieść wymierne efekty. I nawet jeśli dokładne oszacowanie będzie wyjątkowo trudne, to jednak musimy postarać się zrobić to najlepiej, jak damy radę. Im będziemy bliżej prawdy, tym nasze działania będą bardziej wiarygodne. Nawet jeśli tłumaczymy się tylko przed sobą sami. A myślę, że to też warto zrobić. Pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii marketingowej, nie tylko content marketingowej, powinno brzmieć: jaki jest cel tego działania? Wiele osób niestety nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jaki jest cel prowadzenia bloga lub strony internetowej? Podstawowym celem, o którym zawsze należy pamiętać, jest sprzedaż naszych towarów i usług. I taki cel powinien przyświecać prowadzonym przez nas działaniom. Sprzedaż towarów i usług. Nie chodzi o sztuczne generowanie statystyk. Na przykład zwiększenie liczby odwiedzających naszą stronę. Co z tego będziemy mieli, jeśli liczba odwiedzin w miesiącu wzrośnie na przykład ze 100 do 1000? Jeśli na kurs zapisze się 50 osób, a wcześniej zapisywało się 60. Od razu widzimy, na które liczby powinniśmy zwracać szczególną uwagę. W ramach akcji promocyjnej łatwo możemy zwiększyć ruch, który zupełnie na nic się nie przełoży. Sami wpadliśmy kiedyś w podobną pułapkę. Było to około 4 lata temu na jednej z konferencji. Postanowiliśmy przyciągnąć trochę osób do nas na wykład i na stoisko, oferując ciekawe nagrody. Nagrody naprawdę fajne i faktycznie porównując z rokiem wcześniejszym, liczba osób wzrosła około 5 razy. Było nagle 5 razy więcej osób u nas na stoisku, 5 razy więcej osób na wykładzie. Tylko że tak naprawdę wyniki, jeśli chodzi o ilość podpisanych umów po tej konferencji, były identyczne. Nie zmieniło się nic. Oczywiście dotarliśmy do większej liczby osób, te osoby przyszły na nasz wykład, chociaż powiem szczerze, że niektóre zupełnie nie były nim zainteresowane. Ale jeśli chodzi o ten wymierny wynik, czyli ilość podpisanych umów, nic się nie zmieniło. Zupełnie. To, co jeszcze możemy robić, testując właśnie nasze działania content marketingowe, to tworzenie landing page. Landing page, o których już mówiliśmy nieraz, również artykuły znajdują się na naszym blogu, zresztą niedawno było webinarium związane z landing page'ami. One pozwalają nam mierzyć właśnie, które z naszych działań są skuteczne, czyli tworzymy konkretne landing page'e, one poprzez śledzenie odnośników są w stanie nam pokazać właśnie, z której akcji promocyjnej trafiają osoby właśnie na przykład zapisując się na kurs. Dodatkowo, jeśli wspieramy to wszystko testami AB, testujemy różne warianty, czy to przycisków call to action, czy różne warianty treści, wtedy te nasze działania będą jeszcze bardziej skuteczne. Oczywiście dzisiaj o tych kwestiach nie będziemy mówili, natomiast na blogu mogą Państwo znaleźć czy to nagranie z webinarium, czy artykuły związane właśnie z testami AB i z landing page'ami. Podobnie żadnymi wskaźnikami, jeśli chodzi o efekt działań marketingowych, nie będzie liczba lajków na fanpage'u, pozycja w wyszukiwarce na dane hasło, liczba publikacji w prasie, czy ilość przebytych konferencji, czy zorganizowanych webinarów. Oczywiście kwestie wyżej wymienione mogą skutecznie wpłynąć na naszą sprzedaż, ale niestety nie muszą. Bardzo cenne w przypadku mierzenia tego, o czym teraz mówimy, będzie dokładne przeanalizowanie każdego nowego kursanta w przypadku szkół językowych.
Skąd się ta osoba o nas dowiedziała? Czy jego znajomi również chodzą do naszej szkoły? Czy polubił nasz fanpage na Facebooku? Wszystko to pozwoli nam zebrać ciekawe dane, dzięki którym dowiemy się, które akcje marketingowe mają najlepsze ROI, czyli zwrot z inwestycji. Oczywiście wdrożenie takiej strategii marketingowej, czy to content marketingowej, czy każdej innej, będzie wiązało się z jakimś nakładem. Jeśli nie środków finansowych, to czasu. I ja, mimo że zachęcam Państwa szczerze do content marketingu, to równie mocno zachęcam do badania tych wskaźników. To, co mogą Państwo zmierzyć, oczywiście warto zmierzyć i później przeanalizować te wszystkie rzeczy. Ok, załóżmy teraz, że zdecydowaliśmy się na content marketing. Uznaliśmy, że tak, content marketing jest dla nas, wiemy jaki mamy cel, jakie dane zbierać, co mierzyć i co teraz. W tym momencie powinniśmy zastanowić się, jakie kanały będziemy wykorzystywać. I teraz mam dla Państwa jeszcze jedno pytanie. Kto z Państwa prowadzi bloga firmowego? Czy mają Państwo bloga firmowego? Kto z Państwa takiego bloga prowadzi? Ok, mamy już większość odpowiedzi, więc głosy prezentują się następująco. W tym momencie wyszło mi wszystko bardzo równiutko. 20% osób z Państwa prowadzi bloga firmowego, 50% nie prowadzi, 30% chce zacząć prowadzić firmowego bloga. I muszę powiedzieć, że content marketing wielu osobom kojarzy się właśnie z blogiem. Często jest to miejsce ściśle powiązane ze stroną internetową. Blog właśnie powiązany ze stroną internetową. Artykuły mogłyby być de facto umieszczane bezpośrednio na stronie internetowej szkoły. Jeśli jednak oddzielimy bloga od strony, zyskamy trochę wiarygodności, a nasze treści nie będą traktowane jako forma reklamy. My sami prowadzimy bloga. Jest on dostępny pod adresem blog.langlion.com. Prowadzimy go od 24 stycznia 2013 roku, więc blog ma prawie już 3 lata. W każdy czwartek na blogu pojawia się post związany ze szkołami językowymi. Czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, ta treść jest publikowana systematycznie. Ponad 200 osób zapisało się na newsletter i tutaj taka ciekawostka dla Państwa, ponieważ przeanalizowaliśmy ostatnio właśnie funkcjonowanie naszego bloga i okazało się, że kiedy tutaj ten box z newsletterem, który widzą Państwo po prawej stronie, został przeniesiony również do artykułu i na dole artykułu znalazło się to pole na zostawienie adresu mailowego, wtedy nagle zaczęło zapisywać się dużo, dużo więcej osób właśnie na nasz newsletter. Więc no, jest to dużo bardziej skuteczne. My poruszamy najczęściej takie tematy jak marketing, sprzedaż, kwestie prawne i to, co akurat w danej chwili może być kluczowe dla całej branży. I oczywiście umieszczamy tam również materiały o naszym produkcie, czyli platformie Langlion, takie jak na przykład informacje o aktualizacjach. Natomiast blog jest zupełnie odseparowany od naszej strony. Jest nią ściśle jednak powiązany. Proszę zobaczyć, bo też chodzi o to, żeby mieć świadomość, że te treści, które tworzymy, mają coś na celu. Tak? To, o czym wcześniej mówiliśmy. Tym celem nie jest przyciągnięcie większej liczby osób na stronę, bo to może się na nic nie przełożyć. Tym celem jest sprzedaż kursów. I zobaczmy, tutaj mamy właśnie screen z naszego bloga. Widzimy tutaj w prawym górnym rogu możliwość przejścia od razu na stronę Langlion. Tutaj jeszcze w wyskakującej informacji widzimy możliwość założenia wersji testowej platformy.
Chodzi o to, żeby osoba, która trafia na Państwa bloga, jeśli zainteresuje ją treść, zainteresował ją jakiś artykuł, ona chętnie wejdzie w jakąś dalszą interakcję. Chętnie przejdzie, zapozna się, kto ten artykuł stworzył. Jeśli uzna, że jest to coś wartościowego, to dużo chętniej później zdecyduje się na Państwa kurs. Sam zresztą miałem taką sytuację, że zakładając działalność gospodarczą, szukałem wielu informacji dotyczących prowadzenia działalności. No i oczywiście szukałem tych informacji na blogach. Kilka razy trafiłem na blog należący do firmy iFirma. Było bardzo dużo ciekawych informacji. Co jakiś czas też wyświetlał mi się komunikat o możliwości założenia konta w internetowej księgowości. No i widząc, że ci ludzie mają bardzo dużo informacji o tym, co robią, są ekspertami w tej dziedzinie, później decydując się na księgowość, zdecydowałem się właśnie na iFirmę. No i połączenie tutaj bloga ze stroną firmową było na tyle skuteczne, że czytając jeden z artykułów o księgowości, po prostu wybrałem przycisk, założyłem darmowe konto i dalej wszystko poszło już, poszło fajnie. Jeśli chodzi o naszego bloga, to jeszcze jedną rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to to, że nasz blog na przykład jest bardzo niszowy. Stąd te 200 osób, które się zapisały na newsletter, na pewno nie robi dużego wrażenia. Bo trafia nasza treść głównie do właścicieli szkół językowych. Czasami odwiedzają go również lektorzy. Zastanawialiśmy się w pewnym momencie, czy na naszym blogu nie powinniśmy również tworzyć treści dla kursantów. Ale zupełnie zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ zdecydowaliśmy się, że środki poniesione na tworzenie wpisów i artykułów dla kursantów nie przyniosą spodziewanego zwrotu. I dodatkowo mogą odciągnąć od naszych treści główne osobowości nabywcze, czyli właśnie właścicieli szkół i menadżerów. Jeszcze raz to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli osobowości nabywcze musimy zastanowić się, jakie osoby będą trafiały na naszą stronę. Rozpisać sobie dokładnie profil i charakterystykę tych osób, tak żeby treści tworzone były skierowane do tych osób. Bo proszę zobaczyć jeszcze jedną ciekawą informację. Raz wpadliśmy na pomysł, żeby przetestować. Chcieliśmy na blogu przetestować właśnie treści tworzone dla kursantów. I stworzyliśmy wtedy artykuł. Można sobie wyobrazić, że każda ze szkół językowych mogłaby stworzyć również taki artykuł. Artykuł był bardzo prosty. Chodziło o to, jak nazywa się symbol, który w Polsce nazywa się małpą, jak on nazywa się w różnych językach. Było wymienione kilka przykładów i proszę zobaczyć, tutaj po lewej stronie znajduje się liczba polubień, liczba lajków tak zwanych. Ona osiągnęła liczbę 214. Powiem Państwu, że tak średnio, jeśli chodzi o artykuł, to mamy około 15-20 polubień. Natomiast tutaj w tym wypadku było to 214 polubień naszego artykułu. No, ta liczba, powiem szczerze, że aż też nas zaskoczyła. Proszę zobaczyć jeszcze, co się na to przyczyniło, ponieważ tworząc ten artykuł, rzuciliśmy go również na serwis Wykop. Trafił ten artykuł na Wykop, 458 wykopów. Ludzie bardzo chętnie komentowali, wytknęli nam również kilka błędów, ale to nie jest takie istotne. Co jeszcze istotne? I o tym będziemy mówić. Ja zaraz Państwu też zaprezentuję, jak to wygląda. Ten komunikat, oprócz tego, że oczywiście był w formie artykułu na blogu, tam była infografika. Zaraz ją Państwu pokażę. Natomiast to wszystko się wiąże z tak zwanym marketingiem wirusowym. Czyli jeśli stworzymy ciekawy materiał, on ma szansę stać się wirusem. Tutaj mamy cztery takie sformułowania, cztery pozycje, które jedna z nich musi wystąpić, żeby nasza treść stała się wirusowa. Musi być albo zabawna, ludzie bardzo lubią zabawne komunikaty, musi wywoływać efekt wow, czyli na przykład coś ciekawego, coś takiego, o czym nie wiedzieliśmy, musi wzbudzać emocje, czasami pozytywne, czasami negatywne. I czwartą taką pozycją, którą można wykorzystać, są zachęty materialne, czyli wszelkiego rodzaju konkursy, gdzie można wygrać
iPhone'a bez folii, tak? Widzimy, że ludzie bardzo chętnie biorą w tym udział. Ja oczywiście dałem tutaj dwie gwiazdki, ponieważ nie zachęcam do tego rodzaju działań, które mają na celu wywołanie tego wirusa, tego marketingu wirusowego. Tak jak w przykładzie z naszymi tabletami, to jest totalnie bez sensu i może się sprawdzić, ale raczej tak nie będzie. Tutaj jeszcze osobowości nabywcze, o których mówiliśmy przed chwilą. Ale oczywiście blog i to, co robiliśmy na blogu, to nie jedyna możliwość. Od bloga możemy wyjść, natomiast to, co jest bardzo popularne, zresztą zobaczą Państwo na tych statystykach na końcu, że no jest coraz bardziej popularne i niedługo już stanie się, jeśli już nie, jest najpopularniejszą właśnie formą aktywności w internecie, to podcasting. Tutaj chcieliśmy również Państwu zaprezentować przykład z naszego kanału na YouTubie. No tutaj ciężko mówić o wirusowości, mamy tylko 367 wyświetleń, natomiast ten komunikat, który chcieliśmy przedstawić, był to komunikat związany jakiś czas temu ze zmianą cennika naszych produktów. On oczywiście się zmieniał tylko dla nowych klientów, dla starych pozostawał bez zmian, natomiast chcieliśmy to zakomunikować w takiej dość przyjemnej formie. Więc zrobiliśmy taki zabawny, krótki film, on trwał 20 sekund, obejrzało go 360 osób. Na każdym później praktycznie spotkaniu, czy to na konferencjach, ludzie podchodzili, pytali o to, widać, że trafiło to do szerokiej publiczności, jak oczywiście na tą niszę, w której działamy. No i teraz pytanie, czy Państwo by nie mogli również zrobić czegoś takiego? Proszę zobaczyć, ja wszedłem tak naprawdę na YouTube'a, wpisałem kilka fraz związanych właśnie z nauką języka angielskiego i proszę zobaczyć tutaj, 1000 najczęściej używanych słów w języku angielskim. Bardzo proste wideo, tak naprawdę tutaj mamy tylko tablicę z flagą i trochę tekstu. Filmik trwa no 3,5 minuty. 368 tysięcy odwiedzi. Proszę zobaczyć na drugi film. 150 zwrotów angielskich dla początkujących. No widzą Państwo, że nic skomplikowanego. Prawie 1 200 000 odwiedzi. Mają Państwo bardzo zdolnych na pewno lektorów. Jeśli zaangażują ich Państwo do tego, poświęcą Państwo trochę czasu, dlaczego Państwo by nie mogli tworzyć takich właśnie treści i w ten sposób reklamować Państwa szkołę również na YouTubie. Przykładowo, oczywiście zaraz porozmawiamy sobie o innych formach i oczywiście Państwu wyślę te wszystkie linki za chwilę, tak żeby Państwo mogli się z nimi zapoznać i chciałem ich tutaj prezentować na żywo, bo też czasu nie mamy jakoś dużo. Kolejnym przykładem działań content marketingowych, które mogą Państwo sami zastosować, są oczywiście webinaria, czyli takie webinarium, w jakim teraz Państwo uczestniczą. Jest to oczywiście przykład content marketingu. Ja chciałbym Państwa również zachęcić do tego, żeby Państwo zastanowili się, czy mogą Państwo przeprowadzić takie webinarium. Czy znajdą Państwo jakiś taki temat? Takim tematem mogłyby być na przykład brzydkie słowa w języku angielskim. Na pewno by zachęcili Państwo młodych ludzi do wzięcia udziału w takim webinarium. Niech Państwo stworzą takie webinarium, założą event na przykład na Facebooku, zaproszą tam swoich kursantów, niech oni zaproszą swoich znajomych i takie webinarium można również poprowadzić. Można sobie to przetestować zupełnie za darmo, korzystając na przykład z narzędzia, którego teraz my korzystamy. Jest to narzędzie GoToWebinar firmy Citrix. Również wyślę linka Państwu do tego narzędzia. 30 dni zupełnie za darmo do testów. Później oczywiście to narzędzie jest płatne, natomiast do 500 osób może jednocześnie na takim webinarium, z takiego webinarium korzystać. Proszę się zastanowić, czy mają Państwo pomysł na przeprowadzenie właśnie takiego webinarium, aby przyciągnąć do szkoły nowe osoby. Naprawdę ludzie szukają tych materiałów dotyczących nauki języka. Widzieli Państwo, że prosty filmik 3,5 minuty o podstawowej nauce słówek ponad 1 000 000 odwiedzi. Właśnie takie webinarium o na przykład skutecznych sposobach zapamiętywania myślę, że również mogłoby odnieść duży sukces. A tutaj mamy naszą infografikę. Infografika
To kolejny przykład właśnie content marketingu, kolejna forma content marketingu. Nasza infografika była dosyć prosta, wyglądała w ten sposób, zresztą mogą ją Państwo sobie znaleźć na blogu, też podeślę zaraz Państwu linka. Dlaczego infografiki są skuteczne? Ponieważ ludzie dużo chętniej wybierają treści, gdzie znajduje się jakaś grafika. Co ważne również, lepiej takie treści są przez nich zapamiętywane. No i to jest bardzo istotne, zresztą w tych statystykach na koniec to też mamy wymienione, właśnie tworzenie takich grafik. Dużo darmowych narzędzi do tworzenia właśnie infografiki mamy dostępne. A ja od razu Państwu wyślę również te linki, o których przed chwilą mówiłem. Tutaj mam dla Państwa trochę informacji, czyli nasz artykuł na blogu, Wykop, te dwa kanały na YouTubie, oprogramowanie do webinariów i jeszcze 5 najlepszych kampanii marketingowych, content marketingowych, które dla Państwa znaleźliśmy, ale dzisiaj pewnie ich nie omówimy. Tutaj dla wszystkich z Państwa już wysłałem, żeby nie zapomnieć. Oczywiście później nagranie również będzie dostępne u nas na blogu i prezentacja na SlideShare, ale my lecimy dalej, mamy jeszcze 10 minut. Wydaje mi się, że mam szansę wyrobić się w naszej godzince. Kolejny przykład to e-booki i audiobooki. Właśnie dostałem taką ciekawą informację tutaj na słuchawce od koleżanki, że w czasie trwania webinariów nasz e-book został pobrany 3 razy. Również nasze artykuły co jakiś czas tak jakby skupiamy i prezentujemy w formie e-booka. Żeby pobrać tego e-booka, trzeba zostawić dane kontaktowe. Mogą Państwo w ten sam sposób po jakimś czasie tworzenia artykułów ciekawych stworzyć takiego e-booka i zaprezentować go swoim potencjalnym klientom. Oczywiście w zamian oni powinni zostawić swoje dane kontaktowe, tak żeby mogli Państwo wysłać im na przykład jakąś kolejną ciekawą informację. To nie musi być od razu oferta sprzedażowa. To może być jakieś kolejne, na przykład zaproszenie na webinarium, zaproszenie do przeczytania kolejnego artykułu i w ten sposób budujemy relacje z naszymi klientami. O i kolejna informacja ze słuchawki. 3 osoby zapisały się na newsletter. Jeśli stworzyliśmy już takie audiobooki, to proszę, takie e-booki, przepraszam, to proszę sobie się zastanowić nad tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Ludzie lubią różne formy treści. Ja na przykład lubię wideo, lubię również formę pisaną, zarówno w formie papierowej, zwykłej, jak i w formie e-booków. Natomiast nie za bardzo przemawiają do mnie audiobooki, ponieważ nie mogę się wtedy skupić, co jakiś czas tracę fokus i zupełnie się to nie sprawdza. Natomiast no dużo ludzi jednak używa tej formy i jeśli już mamy e-booka, to też jeśli mamy trochę czasu, możemy poświęcić go, aby właśnie takiego e-booka w audiobooka zamienić. Tu jest ten nasz formularz do pobrania. Warto pamiętać o tym, że naszym celem jest sprzedanie kursu, czyli chcemy, żeby ktoś w zamian za to, że co mu dajemy, czyli dajemy mu tą ciekawą treść, żeby on zostawił przynajmniej dane kontaktowe, tak żebyśmy mogli mu niekoniecznie skontaktować się w sprawie oferty, ale wysłać jakieś kolejne materiały. Tutaj taki obrazek, który ostatnio wpadł mi w ręce, ewolucja czytelnictwa w Polsce. Trochę się zmienia. Niestety no w tym wypadku nie na lepsze. Ok. Jeśli chodzi o kolejne formy, to oczywiście mamy analizę przypadku, tak zwane case studies, czyli możemy poprosić albo sami opisać historię kursanta, który miał problem na przykład z nauczeniem się gramatyki albo kogoś, kto zdał egzamin i tak dalej. Opisać to na naszym blogu, opisać to na naszej stronie, przedstawić taką analizę przypadku, to dużo lepiej trafia do ludzi niż takie suche treści. Analizy przypadku dużo chętniej są przez ludzi czytane i analizowane. Rekomendacje. To, co powinno na pewno znaleźć się na naszej stronie internetowej, ale też nie tylko, ponieważ możemy wykorzystać do tego
blogi jakichś innych osób. Jeśli któryś z naszych kursantów prowadzi bloga, dlaczego nie miałby takiej rekomendacji napisać również na swoim blogu? Jest to dużo bardziej wiarygodne. Może taka opinia być również w mediach społecznościowych. Ludzie dużo chętniej wybierają właśnie produkty, usługi, kierując się właśnie rekomendacjami. To jest bardzo istotne. Rankingi. Ciekawe informacje. Ludzie bardzo lubią tego typu dane zestawione w takich statystykach, które są przedstawiane często właśnie w formie infografik, o których mówiliśmy, tak jak w przypadku naszego artykułu z Malta. Te rankingi są bardzo fajne, czyli na przykład można na takich zestawieniach pokazać liczbę najistotniejszych słówek z języka angielskiego, ile osób w Polsce zdaje maturę, ile z angielskiego, ile ma problem, jak to się ma w przypadku innych języków, jakich języków uczą się Polacy. Każde takie zestawienie, które tak naprawdę można sobie te wszystkie dane gdzieś pobrać z internetu, przedstawione w fajny sposób, też może odnieść sukces. Prezentacje. Tak jak w przypadku tej prezentacji, którą teraz mają Państwo na swoich ekranach, taka prezentacja może być udostępniona na przykład w serwisie SlideShare. Ludzie, jeśli jest tam ciekawa treść, ludzie bardzo chętnie takie prezentacje pobierają i czytają. Forum. Mogą takie forum stworzyć Państwo sami, ale mogą też Państwo aktywnie działać na innych forach dotyczących języków obcych. Mogą Państwo udzielać odpowiedzi użytkownikom, którzy mają na przykład problem z jakimś zwrotem, czy po prostu jakiś problem językowy. Udzielając Państwo tych odpowiedzi, stają się Państwo w ich oczach ekspertami, no i też tworząc ten wizerunek ekspercki, zyskują Państwo bardzo dużo. Podobnie jeśli chodzi o grupy tematyczne, czy te grupy znajdujące się właśnie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, mogą Państwo założyć własną grupę albo udzielać się na grupach stworzonych już przez kogoś. Raporty. Jeśli mają Państwo ciekawe dane, to również mogą Państwo w formie takich raportów je przedstawić. No i później ktoś, wchodząc na przykład na Państwa bloga, może pobrać taki raport, podobnie jak e-booka, zostawiając adres mailowy czy numer telefonu. Warto też, żeby tych danych pobierać nie jakoś dużo, tak żeby ludzie chętniej te informacje zostawili. Już zbliżamy się powoli do końca. Chciałbym porozmawiać jeszcze chwilę o równie istotnej rzeczy, czyli o stronie internetowej. Bo jeśli chodzi o stronę internetową, to również tutaj mamy do czynienia z content marketingiem. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że najważniejsza na stronie internetowej jest treść, a dużo osób skupia się zupełnie na niewłaściwych rzeczach. Czyli mamy totalny przerost formy nad treścią. Oczywiście forma jest istotna, natomiast jeśli nie będzie na tej stronie treści, nawet jeśli ktoś trafi na tą stronę, to i tak tak naprawdę nie będzie ona skuteczna. W żaden sposób nie będzie ona konwertowała, ponieważ bez tej treści nie jest w stanie. Dodatkowo jeszcze to, o czym mówiliśmy, czyli SEO. Jeśli mamy dużo ciekawych treści, to strona lepiej się wypozycjonuje, czyli będzie dużo większa szansa na znalezienie naszej strony w internecie. To, co trzeba, na przykład z czego dużo osób nie zdawało sobie sprawy jeszcze 10 lat temu, to technologia Flash, która totalnie zabijała pozycjonowanie. Dużo osób korzystało właśnie z ciekawych animacji znajdujących się na stronach, a był to totalny przerost formy nad treścią. Dzisiaj z Flasha już nie korzystamy, no ale kiedyś było to bardzo popularne. To, co jest istotne na stronie internetowej, to tak zwane call to action, czyli możliwość wykonania jakiejś interakcji przez osobę, która się na naszej stronie znalazła. Tak jak na blogu pokazywaliśmy możliwość pobrania e-booka, możliwość od razu przejścia do strony Langliona, możliwość założenia wersji testowej. Jeśli przyjrzymy się tutaj naszej stronie, widzimy, że mamy przycisk do założenia wersji testowej, mamy możliwość przejścia na Facebooka, mamy możliwość skorzystania z pomocy na żywo. Czyli jeśli osoba chce wejść z nami w interakcję, musimy takiej osobie to umożliwić. Treści, które tworzymy, to powinny być te treści, które użytkownik chce zobaczyć. Nie będzie to wtedy w żaden sposób inwazyjne.
Chodzi o to, że osoby te szukają odpowiednich treści, czyli jeśli wyjdziemy od osobowości nabywczych, stworzymy treści konkretnie dla tych osób, wtedy będziemy mieli szansę, żeby nasza strona odniosła sukces. Musimy skupić się właśnie i pisać z punktu widzenia potencjalnego klienta. Traktujmy stronę jako formę komunikacji, nie reklamy. Nie reklamujmy naszych produktów. Ludzie nie chcą szukać o naszych, nie chcą czytać i nie szukają naszych produktów, szukają konkretnych rozwiązań. To, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli rekomendacje i wysoka responsywność. Tutaj dałem gwiazdkę, ponieważ wysoka responsywność w dzisiejszych czasach może być tłumaczona dwojako. Po pierwsze, od strony technicznej, czyli nasza strona powinna być responsywna i dawać możliwość bycia wyświetloną na urządzeniach mobilnych, bo ponad 20% osób surfuje już korzystając właśnie z urządzeń mobilnych, ale wysoka responsywność to też odpowiadanie, bo co z tego, jeśli na przykład damy możliwość skontaktowania się, czy właśnie mamy fanpage'a, na którym ktoś, kto nam komentuje, nie dostaje żadnej odpowiedzi. Ktoś wysyła nam zapytanie, a my odpowiadamy następnego dnia. Przez takie działania na pewno nie osiągniemy sukcesu. Więc ta wysoka responsywność może być przedstawiana dwojako. I tak naprawdę już na koniec, bo mamy już godzinę 11, więc ta godzinka jednak, mimo że się bardzo starałem, nie starczyła. Na koniec chciałbym Państwu podsumować wszystko i przedstawić jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to będzie termin tak zwany zerowy moment prawdy, a druga to kilka ciekawostek związanych właśnie z content marketingiem. I będziemy już zaraz kończyć. Ok, jeśli chodzi o ten pierwszy termin, czyli zerowy moment prawdy, ten termin, to pojęcie zostało wprowadzone przez gigantów internetowych, czyli firmę Google. Ten cały termin zerowego momentu prawdy, on odnosi się do procesu zakupowego, który kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Kiedyś, czyli przed popularyzacją internetu. Kiedyś mogliśmy mówić o trzech krokach, które prowadziłyby potencjalnego klienta od momentu dowiedzenia się o produkcie do momentu zakupu. Występowały trzy kroki. Po pierwsze występował bodziec, którym najczęściej była reklama, dzięki której w ogóle wykazywaliśmy zainteresowanie danym produktem lub usługą. Później takiego towaru szukaliśmy na przykład w sklepie, na półce, a ostatnim etapem była realizacja tej potrzeby, czyli zakup. Czyli bodziec, poszukiwanie samego produktu, zakup. Następnie, gdy byliśmy zadowoleni, polecaliśmy produkt znajomym lub narzekaliśmy, jeśli zakup nie spełnił naszych oczekiwań. No i z tym polecaniem jest różnie, narzekać na pewno narzekalibyśmy dużo częściej. Ale tak ten proces wyglądał przed popularyzacją internetu. W erze internetu wszystko zmieniło się na korzyść konsumenta. Dzisiaj wiele informacji na temat samego produktu można otrzymać na etapie poszukiwań, a nawet na etapie samego bodźca. Pomiędzy bodźcem a poszukiwaniem pojawił się nowy krok, który został nazwany zerowym momentem prawdy. Ten krok pozwala zaznajomić się z produktem na długo przed wybraniem się do sklepu i sfinalizowaniem zakupu. Jeśli nawet znajdziemy jakiś produkt, to za pomocą tego zmodu możemy dokładnie przeanalizować planowany zakup poprzez opinie, recenzje w sieci i na przykład zdecydować się na zakup innego produktu. Co z tego, że zobaczymy reklamę produktu X, jeśli czytając opinie i recenzje blogerów, okaże się, że lepszy byłby produkt Y. Wtedy zdecydujemy się na produkt Y. A gdzie w tym wszystkim jest content marketing? Chodzi o to, żeby treści tworzone w ramach działań content marketingowych, one mogą stać się idealnym bodźcem, po pierwsze, idealnym bodźcem do poszukiwań i zakupu danego produktu lub usługi, ale także mogą stać się ułatwieniem w poszukiwaniu opinii. Pamiętajmy, że jako formy content marketingu wymieniliśmy właśnie opinie oraz rekomendacje. Nasze treści mogą idealnie wpłynąć na kierunek dalszych działań klientów. I o tym właśnie mówi ten termin zerowy moment prawdy. I już zupełnie na koniec kilka ciekawostek, kilka statystyk dotyczących content marketingu. Pierwsza z nich mówi o tym, że kolorowe grafiki zwiększają chęć ludzi do zapoznania się z treścią o około 80%.
procent. Czyli też dlatego te nasze ciekawostki związane z tą małpą przedstawiliśmy w formie graficznej i powiem Państwu szczerze, że później analizując to, okazało się, że na wykopie jakieś pół roku wcześniej był cały obszerny artykuł związany właśnie z tym samym tematem. Nawet było tam więcej informacji, natomiast była to sucha treść, tak? Suchy tekst, nieopatrzony żadną grafiką. Tamten wykop miał około, może nie wiem, 100 wykopów, 120, natomiast no u nas było to 450. Więc widać, że no zdecydowanie więcej osób, tutaj akurat te statystyki mówią o około 80%. Kolejna ciekawostka, jeśli razem z treścią zostanie zaprezentowane zdjęcie, 3 dni później ludzie będą pamiętać około 65% informacji. Jeśli tego zdjęcia nie będzie, będzie to zaledwie 10%. Kolejna ciekawostka, pomiędzy kwietniem a listopadem 2015 roku liczba średnich odtworzeń wideo na Facebooku wzrosła z 4 do 8 miliardów. No jest to porażające. Zresztą tutaj piąty punkt mówi o tym, że w 2017 roku 74% ruchu w internecie będzie związane z materiałami wideo. Czyli też warto skupiać się na tej formie content marketingu. 52% marketerów wskazuje materiały wideo jako to o największym ROI, czyli zwrocie z inwestycji. Infografiki są lajkowane i udostępniane w social mediach 3 razy częściej niż jakakolwiek inna treść. 3 razy częściej, dlatego też polecam Państwu właśnie korzystanie z infografik. Myślę, że nawet możemy stworzyć artykuł na naszym blogu, bo nie była ta kwestia jeszcze poruszana, właśnie o infografikach i o darmowych narzędziach do tworzenia tych infografik. Graficzne treści są około 40 razy częściej lajkowane w mediach społecznościowych. Najchętniej udostępniane są artykuły, w których zdjęcie występuje po każdych 75-100 słowach. Czyli jeśli po każdym właśnie takiej liczbie słów wstawimy zdjęcie, to mamy największą szansę, że nasz artykuł zostanie dalej udostępniony. I tutaj kolejne ciekawostki. Liczba użytkowników Instagrama przekroczyła we wrześniu 2015 roku 400 milionów. Liczba użytkowników Snapchata, do którego niestety ciągle się nie przekonałem, ale staram się, to około 100 milionów każdego dnia. 100 milionów użytkowników każdego dnia korzysta ze Snapchata. Myślę, że nawet teraz ta liczba jest dużo większa. No i ostatni serwis, około 44% kobiet, które korzystają z sieci, używa serwisów Pinterest. Wśród mężczyzn ta liczba wynosi 16%. I to takie ciekawostki, które przygotowaliśmy Państwu na koniec. Ja zachęcam Państwa jeszcze do zadawania pytań. Przepraszam, że te 5 minut przeciągnąłem. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszym blogiem. Na pewno znajdzie się tam wideo z dzisiejszego webinarium. Znajdą się tam również link do prezentacji na SlideShare. Te linki, które Państwu wysłałem, jeśli będą Państwo mieli ochotę, proszę się z nimi zapoznać. Ja jeszcze na koniec naszego spotkania chciałbym prosić Państwa o tak naprawdę naciśnięcie jednego przycisku po zakończeniu webinarium. Będą mogli Państwo ocenić, czy ta treść, która była prezentowana, jest przydatna, czy to webinarium spełniło Państwa oczekiwania. Ta informacja jest dla mnie osobiście bardzo istotna, bo wtedy wiem, czy to, co robimy, jest skuteczne, czy po prostu się Państwu przydaje i podoba. Jeśli mogliby Państwo również zwrócić uwagę na to, co się Państwu podobało mniej, co można by było zmienić, to ja również o taką informację proszę. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne szkolenia. No i życzę oczywiście udanego weekendu. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wszystkiego dobrego.